Dobra, zaczniemy od paskudnych tematów, czyli od Boxdela i jego jakąś tam dziewczynę, jego byłej dziewczyny, to pewnie ta crazy woman. Nie wiem, co to jest za kanał. Pierwsze widzę, ale zobaczmy, sprawdźmy. Może będzie fajne, może nie będzie fajne. Zostało to podesłane przez kogo? Zaraz wam powiem przez kogo. Przez Devi, więc jakby co, to do niej się prójcie. Och, jaki był to kilkunastu minut. Czekajcie. Gotowy wywiad. To jest sorry. Uczta dla oczu i uszu, a drugi kwintesencja dziczy objętej akceptacją potężnego ramienia bezmyślności. A przy tej aferze powiedz mi, kibicowałaś mu? Dzień dobry. Świat przepuszczany przez niebieski filtr to już influencerskie piątku i niedzieli. I wszystko co pomiędzy. Chciałem powiedzieć influencerska codzienność. Powiem wam szczerze, jak on gada o influencerach, to ja mam takie... że wypruło z niego to całe życie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Znaczy się, przepraszam bardzo. Była dziewczyna Boxdela, znana z tego, że jest byłą dziewczyną Boxdela w internecie, tylko fanom, dała możliwość wyrzucenia pieniędzy w błoto jakieś 6 miesięcy temu. Wystarczyło spojrzeć na jej Instagram, aby zrozumieć, że laska musi skończyć tam, gdzie skończyła Fagata i gdzie według wielu zaraz skończy obecna jeszcze żona, takiego jednego polityka. Szczerze mówiąc, ja uważam, że ta babka zaraz będzie miała OnlyFansa, bo wydaje mi się, że ona zaraz, wiecie, przestanie zarabiać, nie? Dobre pieniążki i będzie trzeba sobie pokazywać się cóżki i dupcie, żeby zarobić. Jej ciało, jej sprawa, niech sobie robi, co chce. Natomiast nie uważam, żeby to było dobre. Hej, cynko, cześć, Arenajka. Bad marriage for life. 24 lata to jeszcze ze 2 lata dobrego zarobku. Na pewno w niebieskim świecie. Tak właśnie tam, gdzie przehandlujesz swoją godność w porównaniu do jej wartości za marną garść srebrników. Trochę późno zaczęła, szczerze mówiąc. Dobra, myślę, że to już jest ten moment. Po prostu usuwam. To jest ten typ, który się zrobił kobietą, nie? Karierę on... Jakby trzeba wziąć się za siebie w końcu i albo, nie wiem, pójść do normalnej pracy, albo... Albo nie wiem. Dla kozła dżentelmena przyszedł najgorszy chyba w internecie okres. Nie jego dziewczyna, czyli ta znana z opowieści o backstage'u i noszenia wody Magdalena Łoskot, wpadła do domu, wyszarpała drzwi z zawiasów szafy i wywlekła spróchniałą dechę influencerofingową do ślizga. Swoją drogą oglądałem ten film, z którym został urywek ten wzięty, bardzo dobry, polecam serdecznie, dobrzy aktorzy. Ale jaki to był tytuł? Wybaczcie, nie mam pojęcia. Ślizgania się na cudzym, oczywiście fejmie. Ślizgania się stwierdzenie niefortunne, ale takimi operują w ambasadce przecież. Madziulka, wypatrując nadchodzącej choćby mini fali, styra na 8-letnią tułaczką u boku frikowego patokróla internetów. Tak jak stała, tak uwaliła się na jej powierzchnię. Pływać na niej dobrze nie pływała, właściwie w ogóle nie pływała, więc zrobiła jak umiała. Czekała na przypływ, który, jeżeli uda jej się przez niego przebić, zabrać miał ją wprost pod mikrofon najlepszej polskiej dziennikarki. Do domu, że albo wróci, albo nie wróci, wiedziała. Postawiła wszystko na jedną kartę. Fale albo będą żadne, albo na tyle sprzyjające, by przed powrotem sprawić sobie... On mówi to... Znaczy on podejrzewam, że on tak mówi specjalnie, żeby wprowadzić klimat. Ale to jest takie, jak ono opowiada o tym, to ja czuję w głosie takie... O szlak, nie? Jakby ciężko mi aż określić. Taki niechęć, degusta... Kuźwa. Usnę zaraz od jego tonu. Dramatyzm w głosie, no. O właśnie. Ja bym nie, ja nie usnę na jego głosie, bo tu właśnie o to chodzi, że on wprowadził taki klimat, nie? Że tam ma takie wyjebane. To ja go słucham i mam takie, że on opowiada o czymś i tak co za gówno. Znowu ten pierdolony dzień wstał i znów trzeba iść do pracy. A po pracy zostanie ci praca w domu. No bo po pracy trzeba najpierw pójść do sklepu, następnie coś kupić, potem zjeść. A żeby zjeść, trzeba to zrobić. Więc cały twój jebany dzień to po prostu praca. I tak się to kończy. I tak się to zaczyna. Życie. Nie, no poważnie, ja to tak odbieram.
nówkę sztukę dechę. I tak było. Plan był jeden. Wziąć jedną teczkę z domku i sito z małym oczkiem, by na szybko... Siemka, cynku, jak tam niedziela, ja mija, jak tam samopoczucie i witam na wspaniały czat. Cześć, brutalu, cześć, cześć. Zamula? Nie, mi się dobrze go słucha. Mi nie, nie to, że nie zamula, tylko wiecie, o co chodzi. Próbuję ja ciekawe, czy jego wszystkie filmy są takie, czy on może po prostu ma taki ton głosu, nie? Co za gówno, to moja myśl na każdy, za każdym razem, gdy słyszę o świecie influencerów. Ale mimo wszystko, wiecie, to się klika, to się ogląda. Ja lubię te dramki, lubię się pośmiać trochę, czasem się powkurwiam, ale to już inna kwestia. Ale tak ogólnie, no lubię te badziestwa. Szybko oddzielić to, co grubsze na później i od tego, co zdatne na początek. Zanim trafiła do Laskowskiej, porozmawiała sobie z Florczakową. O psie, o mającej nadejść frikowej walce z jej udziałem, streamach IRL z Tajlandii i... To nie mam pojęcia, kto to jest. Niech takich, takich. To ja ci coś powiem. Kurczę, widzowie, pewnie się domyślacie, ale Madzia będzie chciała zawalczyć w frikach. Jeszcze trzeba troszeczkę mieć język za zębami. Ja wiem, jakie po prostu byłyby komentarze ludzi, no po prostu jakbym zawalczyła fejmy, to by było, a dobrze, wyprosiła sobie tą walkę, albo mam mega gruby plik na kogoś. To jest właśnie najciekawsze, że wtedy Federacja Fejm, jak i sam Michał, nie ma na tym kontroli, co ja mówię. Ale ten... No bo to jest jakaś, znowu jakaś pseudodziennikara, da? I Fame wykluczasz. Okay. Nie wykluczam, ale nie jest to moja... Jest na YouTube zapisany wywiad ze Staśkiem, jest na razie live. Właśnie miałem to wstawić. Wypadło mi z głowy, żeby wstawić. Jest zapisany cały live, który się rozpoczął już w sumie z rozmową z nim, ale utnę te 10 minut, co się było tam rozpoczęcie i wstawię jako odcinek dzisiaj, nie? Po tym live'ie po prostu wstawię. Muszę pobrać ten odcinek, bo go nie zapisywałem, bo mi komputer mógł nie wyrobić, nie? Za 53 zł masz jedno i drugie śniadanie i do tego obiad pod wieczorek kolację. Codziennie coś innego. Spoko. Jak ci się chce kupować catering, to proszę cię bardzo. Dla mnie to jest marnowanie kasy, nie? Pierwsza taka myśl, gdzie bym chciała zawalczyć. Uważam, że to jest taka przedostatnia. Okej. Okay. A z tymi rywalkami, czyli mówisz, że masz wrogów, to jest dla mnie ciekawe. Ale co musiała ci zrobić jakaś dziewczyna, żeby stać się twoim wrogiem? Wiesz, to po rozstaniu. To okay. Przede wszystkim. I potem, jak założyłam niemiecką platformę, bardzo dużo ludzi po prostu się odwróciło tak diametralnie. To jest w ogóle jakby... Koleżanek? Też między innymi. No bo to wtedy pokazuje, kto był dla jakich korzyści. Więc jest to takie troszeczkę przykre. No to rozumiem. Jak dla korzyści? No to właśnie chodzi o... No, jak założyłaś OnlyFansa, to się od ciebie koleżanki odsunęły i uważasz, że to robią dla korzyści. To tym bardziej powinny wtedy, jakby chciały dla korzyści z tobą być, to tym bardziej by z tobą były, bo by mogły ciągnąć na przykład kasę, mogłybyś im pożyczać albo po prostu coś innego. A one się odwróciły, bo po prostu pomyślały sobie, jesteś pierdolnięta, sprzedajesz się, więc nara, nie? Nie jesteś wartą osobą, żebym z tobą się przyjaźniła. To raczej, to jest bardziej ten tok myślenia tych dziewczyn, które cię olały, w skrócie, nie? Ale może też tak być, że to bardzo miłe były panie. Ja absolutnie tego nie mówię, nie? Rozumiem, że jakby nie pałasz sympatią do takiej osoby, bo ja miałabym podobnie, no bo to trochę takie słabe, że właśnie ktoś dla korzyści z tobą był, tak? Nie, no ludzie mają różne ten, wiesz, dziwne takie zachowania, no ale to w sumie normalne, no można się tego było spodziewać. Boksdolowskie bomby atomowe byłyby dla niej niczym więcej jak powodem do kpiącego uśmieszku. Gdyby ich zapowiedź nadeszła chwilę wcześniej, oczywiście. Co prawda takiego uśmieszku, w który musiałaby włożyć nie lada wysiłek, bo i na bioblacharze kasy, jak widać, Idelti nie sępił. Zanim się odezwie, to mlaśnie, między słowami język wypełznie, czasami jak gdyby żył własnym życiem. Powieki zamykają się, otwierają chyba na wpół standardowej prędkości. To jest jakiś poeta, nie? To jest jakiś poeta, ja go lubię. Ja go lubię. Ja go subskrybuję, proszę państwa, bo mi się podoba jego sposób wypowiedzi, bardzo elokwentny.
Ach, coś pięknego, coś pięknego. Ciężko mi zrozumieć, jak można świadomie dać się skłować do tego stopnia. Nosem oddychać ciężko, z głosem też coś się już dzieje. Wracając do tych jej wywiadów, to Łoskot wygadała się co nieco na ściankach klamy. Wiadomo, że na Boksdelu wybić się nie chciała. Chciała jedynie wytłumaczyć okoliczności ich rozstania, bo nieścisłości tyle. Tak naprawdę to tyle samo tych nieścisłości, ile kogokolwiek powinno obchodzić, czyli całych... W sensie, powinniście mieć to gdzieś. Dlatego właśnie przypomniała, że gdyby chciała sobie na plecach Hama wyskoczyć, to wyskoczyłaby podczas głośnej polskiej afery, a nawet skakałaby po nim dzień w dzień przez ostatnie 8 lat ich związku. Bo tyle wie, bo taki toksyczny on był. Z domu Don Baron chciał ją wyrzucić o 3 w nocy. No chyba, że wyrzucenie kogoś z domu o 3 w nocy, uważasz, że jest w porządku, jest coś. Dlaczego chciał ją wyrzucić, nie powiedziała. Po co komu taka wiedza? Wyrzucić chciał i tyle, nie? A to się nie godzi, absolutnie. Gdyby sytuacja była odwrotna, to jeszcze jemu by się oberwało, że ch**a zbitą z własnego domu poleciał, to za uszami ma na pewno. I żeby było jasne, nawet gdyby nie było wiadomo o nim tego, co jest teraz wiadomo. W przełożeniu... Nie no, ale tak ogólnie... kto co woli, jak kogo stać, XD? Kurwa, on tak opowiada, że ta historia jest ciekawsza niż większość lektur w szkole. Ja go lubię. W przełożeniu na ludzki język brzmiałoby to mniej więcej tak. Mam brudy na Boksdela i będę wam je teraz wydzielać w taki sposób, żeby w miarę możliwości być ciągle na tapecie. Ale wcale na nikim i na niczym monety nie robię. A rób sobie kurwa, tylko nie mów, że jest odwrotnie. Najmocniej uwypuklonym objawem influenceriadu tej pani jest, więc udowadniam, że jest dokładnie tak, jak mi się zarzuca, mówiąc, że było i jest dokładnie tak, jak mi się nie zarzuca w kilku zdaniach. No czujesz, bo jakby, no nie oszukuj się, Michał, ale nikt na ciebie nie będzie patrzeć inaczej niż, nie wiem, patrzyłam ja 8 lat temu, bo byłeś wtedy bez niczego, bez żadnych pieniędzy. A teraz każdy, sorry, nawet jakbyś był najprzystojniejszą osobą na świecie, najbardziej elokwentną i w ogóle super poczuciem humoru, to sorry, ale jednak będą się patrzeć jak na osobę, i która ma tylko i wyłącznie zasięgi i pieniądze. Jakby, no nie oszukuj się, no tak to jest. I teraz biorą ci jakieś smutki, pewnie na tym streamie, bo to potem ludzie chyba... Co tam zaczęli pisać? A to ciekawe, Magda, bo z tego co się orientuję, sama mówiłaś, że chcesz pozbyć się łatki doklejonej ci przez ludzi, którą od lat nosisz. Łatki dziewczyny Boksdela. No to jakby nie oszukuj się, Magda, bo nikt nie będzie na ciebie patrzeć inaczej niż patrzy teraz, no bo sorry, nawet gdybyś była najpiękniejszą osobą na świecie, najbardziej... O kurwa! O, nie mógł jej wyszukać normalnie, tylko... Dziewczyną Boksdela go wyszukał. Ja czy ją wyszukał? Ja pierdolę, Boże. O, ludzie. Elokwentą i w ogóle super, po zajebnym poczuciu humoru. Ja pierdolę. Kurwa, typie, lubię cię. Nie, ale nie no, gość jest zajebisty, super to tłumaczy, świetnie to robi. Bla bla, pride, bla bla, prince of all, bla bla bla, super saiyan, bla bla bla. Mówiłaś, że rewelacja. Na pewno Michał nie znajdzie kogoś takiego jak ty. Bardzo się z tym nie zgodził Take. To jest ta... To masło ubijała. Shea, to kojarzę. Oglądałem w ogóle jej kilka filmów. Spoko się jej słucha. Tylko ona teraz zaczęła operację zrobić, nie? Byłem zdziwiony tym. To... Kto to jest? Co to jest? Kojarzę, ale kto to jest? Nie wiem. A to... Też nie wiem. To jest Fagata? A, no tak, przecież ona tam ryczała. O matko, w ogóle inaczej wygląda. A to nie jest ta typiara, tylko... Ta? A, dobra, jebać. Ale z tych czterech to uważam, że wartościowa jest Shea. Widziałem jej filmy i ona naprawdę fajnie gada, mądrze gada i rozwija siebie i tak dalej. Ma OnlyFansa, to prawda. Zarabia też na ciele, to prawda. Co prawda nie widziałem jej OnlyFansa, więc nie wiem, czy naga tam jest, no ale no... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Ale w porównaniu do nich, to ona jest najmniej szkodliwa. Pan. I powiedział o tobie dosyć mocne słowa. Czy uważam, że Tejfa tutaj nie ma w ogóle jakby prawa w ogóle wypowiadania się, ponieważ on nie był w tej relacji?
kurwa, każdy, jesteście osobami publicznymi, wypowiadacie się w różnych wywiadach, które ludzie oglądają i ludzie mają prawo w tym momencie wypowiadać swoją opinię na temat tego, co oglądają. W tym momencie na przykład ja, Take Fan robi dokładnie to samo, co ja, a może jako, że on był pierwszy przede mną, no to ja robię dokładnie to samo, co on. On ogląda jakiś materiał, jakiś wywiad i wyraża swoją opinię na ten temat. Ma do tego jebane prawo, więc utkaj dupę, dziołcha. Utkaj dupę po prostu. Albo, nie wiem, spuść sobie powietrze z ust, bo ci tam coś się zakręciło, nie? Nie ma prawa głosu, nie? Czajcie babę? Kompletnie nie wie. Co najśmieszniejsze... Typiara, która... O Jezu, jak ona ma? Dziewczyna była Boxdela. Ma tak ten... Magdalena. No. Hejka, cześć Weronika. Nie w bieliźnie, Gimper mówił. Szeja jest spoko, nie w bieliźnie. A, że w sensie zdjęcia Szeja ma w bieliźnie. Ale ja wam powiem szczerze, mi... Dla mnie... Osobiście mi to wisi i powiewa, jeżeli dziewczyna sprzedaje swoje nagie zdjęcia i tak dalej. Jeżeli idzie i się bzyka z facetami za kasę, też mam to w dupie, głęboko i szeroko. To nie jest moje życie. Nikt, ja tej dziewczyny życia nie przeżyję. Natomiast uważam, że w momencie, w którym takie coś robisz, to nie chwal się tym, w sensie takim, że to jest wspaniała praca, że to jest coś cudownego. Tylko raczej powiedz, jak jest, że to wcale nie jest miłe i że to wcale nie jest jakieś nie wiadomo jakie, tak? Że nie chcesz być przykładem dla innych. Robisz to, bo to jest dla ciebie na przykład wygodne. To jest dobra dla ciebie kasa. Ale proszę, nie mów młodym ludziom, że to jest coś wspaniałego. A jeżeli byśmy sobie obejrzeli na tym, kurwa, jak on ma? Świstaki TV... kanale, to tam te pity, które się bzykają przed kamerkami, tak, obciągają sobie facetom kutasy, mówią, że to jest coś wspaniałego i że to jest praca marzeń i że każda dziewczyna powinna sobie spróbować, tak, no to jest nienormalne. Czajcie, o co mi chodzi, czy Szeja mówi, że sprzedawanie, ona mówi, że ona nie widzi w tym nic złego po prostu, natomiast trzeba sobie spojrzeć na to w taki sposób, że to jakby nie patrzeć, sprzedajesz własne ciałko. Nie? Jak nie masz takiej wewnętrznej, jak to nazwać, moralności, zahamowań, no to jeżeli, to proszę bardzo, mi to na przykład nie przeszkadza, nie? Natomiast no nie chciałbym na przykład, żeby moja córka coś takiego robiła i bym wkurwiony, gdyby coś takiego robiła. No bo dla mnie to jest tak, ja zostałem tak wychowany, że to jest brak szacunku do samego siebie, nie? Ale to... Ja nie żyję jej życiem, chcę sobie sprzedawać ciało, proszę cię bardzo, nie? Chociaż Szeja to, o ile wiem, to ona sprzedaje po prostu te zdjęcia, nie? No to tam już ciort. Właśnie, tylko pytanie, czy ona robi też nagie zdjęcia? Tutaj mi Arenajka pisze, że nie, że ona tylko w bieliznach. No to teraz pełno jest modelek, które robią, to można bardziej traktować jak modelki, ale pewnie jakieś tam seksowne pozy ma, nie? Nie widziałam właśnie wypowiedź Nitra. Na tym polega ten OnlyFans. Ja też założę OnlyFans, będę robił seksowne pozy, na przykład zrobię tak. I będę sprzedawał zdjęcie, a co mi tam? Jakby bardziej mnie wsparł, jakby potwierdził moje słowa. No okay. Taki akurat wycinek widziałam. Może też dlatego, że Nitro jakby więcej, miał taki większy kontakt z Michałem, no bo jakby nie ukrywając, oni mieli wspólną piosenkę, Masny Ben, Nitro, akurat Sentino, więc gdzieś ten kontakt po prostu był większy, więc on pewnie dostrzegał te... Stosujesz gwarę śląską? A ja powiem ci szczerze, że ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja różne słowa, jak jakieś podłapię, to potem wiesz, godom, nie? A jak mówiłem wcześniej godom, to miałem komentarze, mówi się gadam, a nie godom, naucz się mówić po polsku. Przecież godom to jest po śląsku, ile dobrze myślę, nie? Godom. Te minusy, które ma Michał. Aha, no tak, tak, no. Bo o influencerach jako rodzinie, jak to mówił młody Załęcki. Dziołcha to śląska, godom też. No i to git. Że jakiś inny z Freak Fightów. Jest policja? Nie ma kajdanek. Jest ma kajdanek. Jest dla mnie pies dla mnie jest kurwa. Nie tyle. A kto jest żandarmer? Kto jest żandarmer? Minda. A jaki żandarmer? Nie witałeś się przecież nawet w... No ja. A skąd ja wiesz, że on jest żandarmer? O was to albo dobrze, albo wcale. Albo ugać jak najęty, albo m***a króciutko. Że ja mam takie kilka różnych twarzy. Bo to jest z nimi tak myślę, a taka delikatna blondynka, a tak naprawdę... Albo głupia, delikatna blondynka, a tak naprawdę... Znaczy głupia tak, ale no znaczy w moim guście, no jak tak słucham ciebie, to naprawdę jesteś tępą babą. Na tyle mądrą, żeby korzystać z szumu, no to aż tak głupia nie jesteś, natomiast no, za ciekawa to nie jesteś. No. Standardowo do blondynek. To tak to zawsze, nie? Tak naprawdę uważam,
uważam, że jesteśmy bardzo jakby no, elokwentne i wygadane, jakby oczytane. Też pewnie studia wyższe, no ukończone mamy, także wiemy, co robimy tak naprawdę. Pracujemy Ja bardzo często gadam na takiej zasadzie, że bo ja szanuję ludzi, którzy, wiecie, się ja nie jestem takim, wiecie, uczonym i tak dalej, nie mam jakichś, nie wiadomo, jakich szkół i szanuję ludzi, którzy mają te szkoły, tylko czasami poznałem takich ludzi, którzy mają wysokie szkoły, a w życiu sobie gorzej radzą ode mnie, więc ja nazywam takich ludzi po prostu wykształconymi debilami, bo dla mnie debil to niekoniecznie osoba, która czegoś nie wie, co bardziej kieruje swoim życiem w taki sposób, że ma zawsze pod górkę, nie? Sam dla siebie, w sensie sam sobie, szkodzi za każdym razem, powodujesz sobie problemów na stop, ty jako ty, nie? To jest dla mnie debil, po prostu. Swoim zachowaniem też. Ja dobrze, Godosz? Ja nie wiem, ja lubię mówić Kaj. Kaj, ty jest, to gdzie ty jesteś po prostu? Ale to nie wiem, czy śląskie. Chyba śląskie też. Kocham Gwarę Śląską i próbowałem się jej uczyć, ale mi nie poszło. A na Śląsku mieszkam XD. Gwara Śląska się różni od okolic. Miałem w 4 klasie coś z tyłu śląskiego, a to przez rok było tylko. Kaj to jest, w sensie Kaj, ty jesteś, to na przykład gadają Kaj, idziesz, czyli gdzie ty jesteś, to jest Kaj, nie? Na zawodach nie tylko tych, które mamy tam wypisane w bio na Instagramie, tylko jeszcze dodatkowe inne rzeczy. Nitro to dobrze mówi i wie, bo z Boxdelem piosenkę robił. A Taekwon już niedobrze mówi, bo nie wypowiada się w samych superlatywach. Swoją drogą, stary, dobry, nawrócony internetowy patos autorytet to bardzo blisko się naokoło was tam kręcić musiał, jak taki doinformowany. Tyle minusów widział. I to przez jedną piosenkę, którą razem zrobili. Może też wiedział, nie powiedział, w końcu tak dubielka tam, gdzie może to broni. A te boxdelowskie minusy to dla niego plusy były, nie bądź infantylny. Niektórzy mogą budować sobie swoją karierę gdzieś tam na tym, że ja w tym momencie nie do końca jestem tak mocny, jak byłem. I tak wrócę i tak będę mocny, czy tego ktoś, czy komuś się to podoba, czy nie. Nie publikuję żadnych brudów, nie publikuję żadnych syfów, nie wrzucam żadnych archiwów. I to nie tyczy się tylko Magdy, tylko wszystkich ludzi, którzy sobie gdzieś tam strzelają. Ja atomówkę mogę zrzucić strasznie, w sensie jakby mogę zrobić taką wyrwę w branży, jakiej nikt nie zrobi. No i co, Boxdel? Czy nie zaczyna być tak, jak było wcześniej? Nie masz zamiaru znów po trupie iść do celu? A może to wy będziecie na powrót wmawiać ludziom, że czarne jest białe, a białe jest czarne? To raz. Że swojej wątpliwej jakości godności i honoru byłej chcesz japakę zamknąć, to się nie dziwię. Ale reszta... Po drugie... Gdzie te twoje tablice i plany? Podobno swoje winy na klatę brałeś, taki pokorny byłeś. Głowę popiołem posypałeś, żeś wiedział, nie powiedział, nawet przepraszałeś i przyznałeś. A teraz mścić ty się chcesz? Bomby atomowe zrzucać? Sam mówiłeś, że zasłużyłeś. Rób te wyrwy i te bomby to ty też zrzuć, ale na Lexi szpagatę, na Cu i całą resztę p***angu z Team X. No i na Dubielka oczywiście, bo z nim to ty kontakt dobry miałeś. A nie walki mu teraz organizujecie. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego Boxdela, jak był przed tą aferą, to proszę was, opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. Zaręczam was. Dziękuję bardzo. Ktoś zasubskrybował kanał, w sensie, już sobie sprawdzam, a nie, subskrypcja tak wpadła. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Że ten Boxdel już nie wróci. Pierdolenie. Oszopienie. Kat zrobiony. No nie ma co się oszukiwać, ale no po prostu już pewnie po naszym rozstaniu spotkał się, nie wiem, z 5-10 dziewczynami i sobie zdał sprawę, że nie ma już takiej jakby wifi materia. I troszeczkę musiał mu być przykro. Dobry materiał, bardzo dobry, podoba mi się ten kanał, będę musiał obejrzeć więcej materiałów u niego, bo naprawdę fajne. Polecam gorąco, dam wam jeszcze link od razu, kto tam ten sobie możecie zapisać, jak wam się spodobał. Proszę bardzo, wysłałem na czacie, przepraszam. Bardzo super, mega podoba mi się po prostu, jak buduje zdania ten człowiek, więc pereweczka.